No, dostaliśmy wezwanie, że na łuku drogi z tira wypadło już piwo, taki jak ten na pierwszy dzień wiosny. Na miejsce przyjechaliśmy, praktycznie cały ładunek z tira spadł, uszkadzając się jednocześnie, rozbijając na drodze. Czy takie zdarzenie to marzenie w pierwszy dzień wiosny? Nie, takie zdarzenie nigdy. Czyjaś krzywda nie jest marzeniem, więc wolimy jednak sobie poćwiczyć tak bez ludzkiej straty. To akurat było najfajniejsze, że się nikomu nic nie stało, poza ładunkiem nic nie uległo uszkodzeniu, nie spadło na żadne auto, także posprzątamy i będzie droga przejezdna. Proszę pana, pierwszy raz należę już 15 lat do straży w Ciekanowie i pierwszy raz, nie, drugi, pierwsze było na rondzie w Ostrowie, takie coś się stało i drugi raz, w końcu 15 lat. Jak to się widzi, to naprawdę, że to już poszły tysiące złotych, tak zwane błoto, a z drugiej strony, według mnie, oszacowania mojego tego, wygląda, że kierowca nie zachował ostrożności na zakręcie. No ale pan jako mężczyzna, chyba zapach piwa nie jest panu obcy i widok, no to chyba łza się wokół kręci. Nie, proszę pana, każdy mężczyzna weźmie i piwo wypije. Bo panie redaktorze, na pewno pan też wypije. No to o czym będziemy dalej rozmawiać? No ale to łza się wokół nie kręci, jak pan widzi, że tyle się zmarnowało? Nie na to stać, bo ja jestem już na ręcie, jeszcze pracuję w ten, nie stać na piwo. Tak, ale widzi pan, że tyle się rozczaskało, tyle się zmarnowało. No to jest szkoda. Naprawdę to jest szkoda dla takich ludzi, którzy biorą i po prostu chcą wypić, a nie mają za co wypić. No a u nas jest w kraju tak oto, że nasz rząd tak pięknie robi, że bierzemy i tak zwane jałmużnę pracujemy. Jak ja mam renty 600 zł i nie poszedłbym do pracy, oszukując, oczywiście, można to nawet puścić, oszukując państwo, bo na czarno pracuję. A tak jeszcze na koniec, czuć tutaj piękny zapach piwa. No, akurat stoimy tutaj z tym, i on wylatuje na zewnątrz.